Pora połączyć się z Radiem Park. Mówimy zatem dzień dobry, halo, halo, Kędzierzyn Koźle, a po drugiej stronie Katarzyna Martyniak. Dzień dobry. Witam serdecznie. Muszę powiedzieć, że mieszkańcy Opolszczyzny dziś budzą się z przeświadczeniem, że coś się u nich zmieniło. Ja pragnę pospieszyć, że ta zmiana to nowe władze województwa, a rządzący przez 7 lat Józef Tobesta zrezygnował. Jego miejsce zajął poseł Andrzej Buła i warto to nazwisko zapamiętać, bo będzie się ono częściej pojawiać w kontekście województwa opolskiego. To tak na początek, by powiedzieć o tym, co aktualnie dzieje się w naszym regionie. Droga Kasia, teraz pora, aby przedstawić te informacje, które bez wątpienia zasługują na wzmiankę i komentarz. No i chyba rozpoczynamy niezbyt sympatyczną informacją. Dokładnie. Dziś będzie kilka tematów, które wzbudzają spore emocji wśród naszych słuchaczy, internautów i czytelników. Mieszkańcy Kędzierzyna Koźla wciąż nie mogą się otrząsnąć po wypadku, do jakiego doszło na Śląsku. Zginęło dwóch młodych mężczyzn, trzeci w szpitalu walczy o życie. Opel Astra, którym jechali mieszkańcy, zderzył się z ciężarówką. W minioną sobotę odbyły się uroczystości pogrzebowe. 22 i 27-latka żegnały ich tłumy. Z kolei prawie 8 tysięcy osób czytało o tej sprawie na radiopark.com.pl. Jak widzimy na zdjęciu, to rozbity Opel Astra mieszkańców Kędzierzyna Koźla. Na naszym portalu także przeczytacie o prawdopodobnych przyczynach tego wypadku, do jakiego doszło na S1 w Mierzęcicach. Z kolei dramatyczna scena rozegrała się na jednym z osiedli Kędzierzyna Koźla. Mężczyzna spadł z drabiny. To po tym, jak między nim a jednym z lokatorów kamienicy doszło do szarpaniny. Wszystko działo się na wysokości pierwszego piętra. W ubiegłym tygodniu jako pierwsi informowaliśmy o zdarzeniu w Kłodnicy, to dzielnica Kędzierzyna Koźla. 53-latek, właściciel kamienicy, chciał dostać się do środka, by ostatecznie rozmówić z niesfornym lokatorem. Ten jednak robił wszystko, by go nie wpuścić. 28-latek ostatecznie wypchnął mężczyznę przez okno i jak się okazuje, mieszkaniec ulicy Krasickiego miał powody, by nie wpuszczać nikogo do mieszkania, a jak ujawniła nam wczoraj policja, to 61 dorodnych krzewów konopi, więc nie tylko za ciężki uszczerbek na zdrowiu 28-latek będzie odpowiadał przed sądem, ale także za uprawę narkotyku. To nie koniec tych takich niekoniecznie pozytywnych informacji, bo tragicznie mogło się także skończyć wczorajsze zdarzenie na jednym z mostów w Kędzierzynie Koźlu. Do Odry skoczył mężczyzna, było już po zmroku, a na ratunek desperatowi rzucił się policjant. Dziś o godzinie 12 będziemy rozmawiać ze starszym posterunkowym Janem Jakubowskim, który wyciągnął z wody tonącego i udzielił mu pierwszej pomocy. Te tematy na początek, tragiczne, dramatyczne, ale o tym mówiło się ostatnio w regionie sporo. Kolejny temat to temat mieszkaniowy. Koniec z pobłażaniem, bo ruszyła lawina eksmisji. Ten, kto nie płacił za mieszkanie, nie trafia wprawdzie od razu na bruk, ale po miesiącu musi już radzić sobie sam. Sprawa dotyczy 400 osób Kędzierzyna Koźla. Pisaliśmy o tym w najnowszym niezbędniku informacyjnym, czyli gazecie internetowej, którą wydajemy co piątek. Tytuł Nie płaciłeś, zamieszkasz w hotelu, to tak naprawdę tylko pierwszy etap polityki mieszkaniowej gminy Kędzierzyn Koźle, bo po kilku tygodniach taka osoba eksmitowana musi znaleźć sobie inne lokum. Być może dla widzów TVS Silesia to nie żadna nowość, ale w Kędzierzynie Koźlu można powiedzieć, że rewolucja, bo do tej pory dłużnicy byli traktowani pobłażliwie. A teraz chciałabym Państwu przedstawić Karola Sztuckiego. Może to nazwisko nie jest znane, ale postawa jak najbardziej, bo to on stanął w obronie pracownic banku podczas kwietniowego napadu na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie Koźlu. Próbował zatrzymać uzbrojonego w nóż napastnika i sam został poważnie ranny. Tutaj w tym miejscu muszę powiedzieć, że pamiętam ten dzień jak dziś, kiedy pojawiłam się na miejscu z mikrofonem. Było sporo krwi, sporo policji, ale też pamiętam relacje sąsiadów, którzy opowiadali o tym, co pan Karol zrobił. Dziś nie jest do końca sprawny, bo doznał poważnego urazu ręki. Można go jednak wesprzeć, bo postanowiono zgłosić go do konkursu ogólnopolskiego. Zwykły bohater. A o tym, jak głosować, podpowiadamy na naszym portalu radiopark.com.pl. Radzimy zajrzeć. Jeszcze jeden temat, ale to już na koniec, bo trwa odliczanie do referendum w Kędzierzynie Koźlu. Kiedy połączymy się za tydzień, znany już będzie wynik głosowania na to
odwołaniem Tomasza Wantułę, prezydenta miasta. A dziś można obstawiać wynik nawet w zakładach bukmacherskich. Jak sprawdził nasz reporter Bartosz Walat, za każdą złotówkę postawioną na odwołanie Tomasza Wantuły można wygrać 2 zł 25 groszy, natomiast w przeciwnym wypadku złoty 50. I jak, Patrycjo, na kogo stawiasz? No proszę bardzo, nie wiedziałam, że polityka z hazardem może iść tak pięknie w parze, a jednak i troszkę adrenaliny dostarczyć. Wiesz co, nie wiem, ja tu jestem daleka od obstawiania jakiegokolwiek wyniku. Wolę spokojnie poczekać. Myślę, że za tydzień bez wątpienia zrelacjonujecie to doskonale przy okazji naszego porannego łączenia. Także ja tak niekoniecznie, jeśli chodzi o obstawianie i tego typu adrenalinę, to jednak wiesz, bezpiecznie i z dystansem. Bardzo ucieszyła mnie informacja o pozytywnym bohaterze, który ma szansę na zwycięstwo w tymże programie, o którym wspominałaś. Oby takich właśnie było jak najwięcej. Takim postawom kibicujemy i zdecydowanie popieramy. My również. Polecam naprawdę przyjrzeć się postawie Karola Sztuckiego, bo sporo pisaliśmy i mówiliśmy na naszej antenie. A jeżeli chodzi o wynik referendum, to polecam oczywiście nasze poniedziałkowe serwisy lokalne. Już od samego rana będziemy mówić, kto wygrał. Czy Tomasz Wantuła zostaje na stanowisku? Też nie. Jaka była frekwencja? O tym na pewno usłyszycie w naszych serwisach lokalnych. Dziękujemy bardzo za łączenie. Katarzyna Martyniak, Radio Park na 93,9. Polecamy gorąco oczywiście to, aby radia także nasłuchiwać. No i polecamy nasze łączenia, bo w każdą środę meldunek z Radia Park na naszej antenie w porannym programie Cafe Silesia.